Krzysztof Soszyński, Pogali, KSW, Koloseum 2. Krzysiu, emocje takie, że i płakaliśmy, i cieszyliśmy się. Płakaliśmy wiadomo z jakiego powodu, to może zacznijmy od tego właśnie smutniejszego. Marian Dziółkowski wypada z walki. Wikłacz wypada z walki. Ajajaj. No to straszne rzeczy się zrobiły, ale wiesz, czasami takie rzeczy się robią i to jest sport. Wikłacza sytuację naprawdę nie rozumiem, bo mogę powiedzieć szczerze, że jestem old school fighter, nie? I ktoś mi mówi, że mam walczyć, to idę walczyć. No, rozumiem, że masz menedżera, że ci powie coś innego, ale jako fighterem jesteś czempionem, powinieneś walczyć z wszystkim, obojętnie co ci jest przed sobą, nie? Jeżeli myślisz, że nie jesteś przygotowany na tą walkę, że ten twój przeciwnik ma jakąś szansę czy coś takiego, no to okej, rozumiem to, ale pokazać się czempionem prawdziwym, no to powinieneś walczyć, a tak mi się zdaje, ale to jestem old school, to ta nowa szkoła, to jest tak troszeczkę inaczej dla mnie i dlatego tak myślę. A z tym, co się stało na końcu, a z Parnas i z Żółkowskim, bardzo jestem smutny o to, bo to jest jedna walka, naprawdę żeśmy czekali na nią specjalnie. I to było People's main event, niektórzy mówili. Właśnie, ja wiem, właśnie. Trudno mówić o innym main evencie, gdy mamy walczy, no ale jednak wiele osób ja i bardzo mi przykro, że to się stało i myślę, że jak Żółkowski wróci z powrotem, to będziemy może mieli szansę tą walkę właśnie zobaczyć. Czy zaskoczyło cię to, że Marian po prostu zwakował ten pas? Bo wiesz, wielu zawodników mówi, nie z mojej winy, tak, nie walczyłem od roku, ale się wykuruję i wrócę. Marian złożył pas. Prawdziwy champion. To jest troszeczkę inaczej, wiesz, to jest chłopak, który jest zbudowany troszeczkę inaczej, ma myśli na głowie, rozumie to wszystko, co się dzieje i zrobił to dobrze. To bardzo dobrze, bardzo szacunkiem to zrobił. To bardzo dobrze. Mariusz Pudzianowski, Artur Szpilka. Zawodnik, który ma za sobą 13 lat kariery w MMA i zawodnik, który tak naprawdę ma za sobą dwie walki w MMA i mamy 10-8 pierwszą rundę, bo chyba można tak było ją punktować i nagle TKO w drugiej. Tak, pięknie naprawdę. To co najgorsze mogło się stać w Szpilce, to się stało w pierwszej rundzie. Wyszedł z tego prawie bez żadnego i wrócił pięknie w drugiej rundzie. Ma dobry kornerów, czy coś mu powiedzieli, bo widziałem, że się tak obudził się prawie i zakończył powiedziałem, jak powinienem, nie? Boksem tego co to jest dobre w tym. Myślisz, że przed Arturem duża przyszłość w MMA? Ja wiem, że to trudno sądzić w trzeciej walce, ale czasem po prostu wiadomo, nawet jeśli ktoś się przenosi, robi tą zmianę z jednej dziedziny sportu walki do drugiej, to czasem po prostu czuć, że to jest gość, który może tu namieszać. Może, ale wiesz co, najważniejsze jest, bo człowiek mówi, że chce. Wiesz, bo czuję, czy to jest. Nie wiem, że skończył karierę w boksie i znalazł coś innego, który bardzo mu się to podoba i kocha to. I to widać w nim, to całkowicie, że to jest zawodnik, który to naprawdę lubi, uwielbia to i naprawdę jak dalej będzie pchał tak teraz robi, no to ma dobrą szansę w tym sporcie coś osiągnąć. Myślisz, że w wieku 46, prawie 7 lat Mariusz Pudzianowski powinien już powiedzieć dziękuję MMA? A, to jest jego decyzja. Wiesz, jedną rzecz, z nim rozmawiałem właśnie dzisiaj przed galą i powiedział mi, że ciało się dobrze czuje. Jak się ciało dobrze czuje, nic nie jest złamane, nic, wszystko się dobrze, no to jak ciągnie jak najwięcej może. To jest jego kariera, to jest jego ciało. On osiągnął wielkie sukces i szacunki ode mnie ma na to, co wszystko. Będzie chciał walczyć więcej, KSW mu da walkę, no to czemu nie? Oczywiście nie będziemy nikomu kończyć kariery, zwłaszcza, że Mariusza Pudzianowskiego fani kochają. Słychać to było podczas otwarcia, gdy wykrzyczano jego imię i nazwisko. Fani tutaj prawie zwariowali, ale jeszcze bardziej prawie zwariowali, gdy wyczytano nazwisko Mameda Khalidova. Czy ty pamiętasz, co się działo 6 lat temu na Narodowym, gdy Mamed wygrał walkę? Pamiętasz te gwizdy, które się tutaj działy? Wiem, że nie oglądałeś tej walki tutaj na żywo, ale... Ja wiem, znam to dobrze. To jest chłopak, który naprawdę, to jest chłopak, facet, który ten sport obrócił na nogi tutaj w Polsce. Prawdziwa legenda. To jest facet, który chciał tutaj być w Polsce i został w Polsce, zbudował to wszystko pięknie, swoją karierę tutaj i jest naprawdę prawdziwą legendą. I jeszcze ma 42 lata i jest taki dynamiczny, że nawet nie wiesz skąd on coś znajdzie. I to zrobił znowu tym samym razem, coś pięknego. Tak. To nie było może kolano, ale to były te jakby
prawie kolanem dostał go, kopnął go w tak pięknym sekundzie, że to kolano od podłogi ściągało się i tak trafił to pięknie, że naprawdę to jest... Timing, dynamika, jak od zawodnika, który ma 25 lat, a nie 40. Coś pięknego to jest w tym. Wiesz co, i wiesz co mówię, co bardziej mi się podobało z tego wszystkiego? Że on jest w ciszy, w peace, nie? Peace? Mm-hmm. Tak, cisza. W ciszy, że bardzo spokojny jest, że czuje się dobrze, widzi wszystko. I żeby to robić, co on robi w 42 lata, to jest coś pięknego, naprawdę. To jeszcze w sumie jedno pytanie, bo oczywiście o każdej gali moglibyśmy... Jasne. No to w takim razie ja Ci dziękuję, bo wiem, że już Cię tutaj potrzebują. Dziękuję Ci serdecznie za to podsumowanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia i następnym razem porozmawiamy sobie dłużej. Tak jest. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Dziękuję, Kamil.